Dajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 27. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódlmy się słowami psalmu 18, wersety od 2 do 16. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Panie, ostoją moja i twierdzo, mój wybawicielu. Boże mój, opoko moja, na którą się chronię. Tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Wzywam Pana godnego chwały i będę wolny od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę. Oplątały mnie pęta szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywam Pana, i wołam do mojego Boga usłyszał on mój głos ze swojej świątyni a krzyk mój dotarł do jego uszu zatrzęsła się i zadrżała ziemia góry poruszyły się w posadach zatrzęsły się bo on zapłonął gniewem uniósł się dym z jego nozdrzy a z jego ust pochłaniający ogień od niego zapaliły się węgle Nagiął on niebiosa i stąpił a czarna chmura była pod jego stopami. Lecąc, cwałował na cherubie, a skrzydła wiatru go niosły. Przywdział mrok, niby zasłonę wokół siebie, jako okrycie ciemną wodę, gęste chmury. Od blasku jego obecności rozżarzyły się węgle ogniste. Pan odezwał się z nieba grzmotem, to głos swój dał słyszeć najwyższy wypuścił swe strzały i rozproszył wrogów cisnął błyskawice i zamęt wśród nich wprowadził aż ukazało się dno morza i obnażyły się posady lądu od groźnej nagany twej panie i podmuchu wichru twoich nozdrzy rozdziały od 19 do 21 księgi wyjścia opisują przybycie Izraelitów pod górę Synaj i nadanie im przez Boga prawa. Prawo nadane przez Boga jest niejako konstytucją, czyli prawem, na mocy którego ukonstytuował się naród izraelski. Od tego momentu będziemy czytać o licznych prawach, nakazach lub zakazach. Wszystkich tych przykazań w prawie mojżeszowym jest aż 613. A wśród nich najważniejszy jest dekalog, czyli dziesięć słów. Wypisanych na kamiennych tablicach. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na formę, w jakiej zostały zapisane. Nie będziesz. Można je odczytać, zarówno jako zakaz, ale zastosowany tu czas przyszły może również sugerować, że jest to raczej obietnica Boga niż zakaz. Spróbujmy w ten sposób odczytać ten fragment. To Bóg nam obiecuje, że nie będziemy kraść, zabijać i cudzołożyć, a jego słowo jest obietnicą trwałą i niezmienną. Na osobistej modlitwie poprośmy, aby Bóg spełnił swoją obietnicę wobec nas. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu przybyli na pustynię Synaj, Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na Niego z góry i powiedział Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach Ordich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała Ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: Uczynimy wszystko, co pan nakazał. Mojżesz przekazał panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: Oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą i uwierzył tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień. Bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Oznacz ludowi granicę dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża. Gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nikt nie dotknie go ręką, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydle nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy raczej oni mają podejść pod górę. Wtedy Mojżesz stąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi i wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi, Bądźcie gotowi na trzeci dzień i nie zbliżajcie się do kobiet. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś, synaj, była cała spowita dymem. Gdyż pan stąpił na nią w ogniu, i unosił się z niej dym jak z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt, i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza. Stąp na dół i surowo napomnij lud, aby się nie zbliżali do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Także kapłani, którzy mogą kiedy indziej zbliżać się do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pokarał. Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: Lud nie będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, mówiąc. Oznacz granicę około góry i ogłoś ją świętą. Potem Pan powiedział do niego: Idź, stąp na dół, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby wstąpić do Pana, bo by ich ukarał. Mojżesz zszedł na dół do ludu i to mu oznajmił. Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość Ojców każe synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego w błahych rzeczach. Bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby Go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień za siódmy jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka. Ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. Siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił pan dzień Szabatu i uznał go za święty. Czci twego ojca i twoją matkę, Abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg Twój, Ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa, jako świadek, nie będziesz pożądał domu Twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani Jego niewolnika, ani Jego niewolnicy, ani Jego wołu ani Jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. A cały lud, postrzegając gromy i błyskawice oraz głos trąby i górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: Rozmawiaj Ty z nami, a my będziemy Cię słuchać, ale Bóg niech nie rozmawia z nami, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się. Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Rzekł nadto pan do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom. Sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. Nie będziecie czynić obok mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne ze swojego drobnego i większego bydła na każdym miejscu, gdzie każe ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja. Te są prawa, które im przedstawisz. Jeśli kupisz niewolnika, Hebrajczyka, będzie ci służył sześć lat. W siódmym roku zwolnisz go bez wykupu. Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam a jeśli miał żonę odejdzie z żoną lecz jeśli jego pan dał mu żonę która zrodziła mu synów i córki żona i dzieci jej będą należeć do pana a on odejdzie sam a jeśliby niewolnik oświadczył wyraźnie miłuję mojego pana moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny wówczas zaprowadzi go pan przed boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy i przekłuje mu jego pan ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Jeśli by ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. A jeśli by nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić, ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech postąpi z nią tak, jak prawo nakazuje obejść się z córkami. Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania. Jeśli nie spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu. Jeśli ktoś tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany. Gdy jednak nie czychał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w jego ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie on mógł uciekać. Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. Kto by złożeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem albo pięścią, ale go nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, to gdy on wstanie i będzie na dwór wychodził o lasce... Ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy i dołoży starań, żeby go wyleczyć. Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśli by pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Jeśli by mężczyźni w czasie bójki uderzyli kobietę brzemienną, powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek innej szkody, to winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. Jeżeli zaś ona poniesie jakąś inną szkodę, wówczas on odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę. Nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością. Również gdyby wybił ząb niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za ząb uczynić ich wolnymi. Jeśliby wół pobudł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa. Właściciel zaś wołu będzie wolny od kary. Gdy jednak wół budł już dawniej i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż wół zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć. Jeśliby zaś nałożono mu okup, to winien za swoje życie dać taką cenę, jaką mu nałożą. Jeśliby zaś wół pobudł chłopca lub dziewczynę, to też winno się postąpić według takiego samego przepisu. Jeśliby zaś wół zabudł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu trzydzieści syklów srebrnych. Wół zaś będzie ukamienowany. Jeśli by ktoś zostawił cysternę odkrytą, albo jeśli by ktoś wykopał cysternę, a nie przykrył jej, i wpadłby tam wół lub osioł, właściciel cysterny winien dać właścicielowi bydlęcia odszkodowanie w pieniądzach, a zwierzę będzie należało do niego. Jeśli by wół jednego właściciela uderzył w wołu innego właściciela i zabiłby go, Wówczas sprzedadzą żywego wołu i podzielą się zapłatą za niego, a także podzielą się zabitym wołem. Lecz jeśli by było wiadomo, że wół ten budł od dawna, a jego właściciel go nie pilnował, wówczas odda on wołu za wołu, zabity zaś wół będzie należał do niego. Jeśliby ktoś ukradł wołu lub owce i zabiłby je lub sprzedał, Wówczas zwróci pięć wołów za jednego wołu i cztery jagnięta za jedną owcę. Wersety od 19 do 39 rozdziału 10 Listu do Hebrajczyków zawierają zachętę do wiary i wytrwałości. Autor listu przypomina o nowym i żywym sposobie dostępu do Boga przez Jezusa, który jest naszym arcykapłanem. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić opornych. Kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten. Kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski? Znamy przecież tego, który powiedział: Do mnie należy pomsta i ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy to po oświeceniu wytrzymaliście wielkie zmaganie, to jest udręki, już to wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się towarzyszami tych, którzy to przeżywali. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek Waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie wyzbywajcie się więc Waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy. Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila i przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie ale do wiernych, którzy zbawiają duszę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii Wrog. Do usłyszenia!